Siemano YouTube, Bernard ze SnakeBurn. Był odcinek o najlepszych zwierzakach na początek, o najlepszych wężach na początek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najgorszych gadach na początek. Intro i jedziemy z tematem. Przez 10 lat pracowałem w sklepie zoologicznym i naprawdę razem z ekipą, z którą pracowałem, staraliśmy się mega uświadamiać ludzi o potrzebach zwierząt, które chcą nabyć, czy one się nadają, czy się nie nadają, jakie wymogi mają, jakie potrzeby, bo to jest bardzo ważne. I tak naprawdę oglądacie mnie już chwilę i powinniście znać moje zdanie, że w zwierzętach nie ma nic złego. Nie ma złego zwierzaka. Na początek nie ma ogólnie złego zwierzaka. Złe jest tylko podejście i brak świadomości potencjalnego nabywcy. Zła jest też chęć szybkiego zysku przez sprzedawców. Oczywiście nie tyczy się to wszystkich sklepów zoologicznych, wszystkich miejsc, w których możemy nabyć egzotyczne zwierzęta, ale do tego odcinka nakłoniła mnie niedawna rozmowa z moim znajomym, który dla swojego dziecka kupił zwierzaka totalnie nieprzygotowany, sprzedawca go nie uświadomił i to jest właśnie straszne. Opowiem Wam dzisiaj o zwierzakach, które moim zdaniem są najbardziej pokrzywdzone, do których jest bardzo łatwy dostęp, w zasadzie dostępne są w każdym sklepie zoologicznym, na każdych targach. Opowiem Wam o zwierzakach, które moim zdaniem cierpią najbardziej. Dlaczego? Bo są najtańsze. I to jest właśnie masakra. Jako pierwsze w tym zestawieniu muszę wymienić żółwie wodno-lądowe. Kurde, no to jest po prostu jakaś masakra. Wiecie, że jeszcze są dostępne w sklepach te półmiski z palemką? To jest w ogóle jakaś masakra. To jest totalna masakra. Przede wszystkim, bardzo ważna sprawa. Słuchajcie, te zwierzaki są tanie. One kosztują kilkadziesiąt złotych maksymalnie. I są cały czas sprzedawane. I nie są, ludzie nie wiedzą, jakie one mają potrzeby i jak duże rosną. Ostatnio właśnie, co już jak wspomniałem wcześniej, rozmowa ze znajomym, nabył zielonego żółwia wodno-lądowego. Ja mówię mu, stary, ty znasz w ogóle potrzeby tego zwierzaka? Wiesz, jaki on urośnie? Mówi, że nie, no sprzedawcą powiedział, że będzie taki nie za duży, że może jeść suszonego gamarusa i wszystko będzie okej. Okay. Dostał do tego w ogóle akwarium z jakimś kamieniem z lawy. To jest w ogóle totalna masakra. No słuchajcie, to jest... Okej, okay. Powolutku, bo się nakręcam, a chciałbym, żeby to zabrzmiało totalnie merytorycznie, więc się uspokoję, ale bardzo mnie to denerwuje. Słuchajcie, żółwie wodno-lądowe, w szczególności zielone żółwie wodno-lądowe, potrzebują naprawdę dużo więcej. One potrzebują przede wszystkim, bardzo często wygrzewają się i do dobrego rozwoju, do dobrego przyswajania wapnia potrzebują promieniowania UVB. I to jest jedna bardzo ważna sprawa. Druga bardzo ważna sprawa jest taka, że one naprawdę rosną duże. Jak zacząłem uświadamiać kolegę o tym, co go czeka, jakich gabarytów ten żółw, jakie gabaryty osiągnie, to już w ogóle była masakra. Jego oczy robiły się coraz większe. I to jest w ogóle masakra, nie? Bo później te żółwie albo lądują gdzieś w jakiejś rzece, albo na polanie, albo zdychają w totalnych męczarniach. Dlaczego już na przykład nie wydać tych paru złotych więcej, nie zapłacić za żółwia 100 czy 200 złotych i nie kupić sobie na przykład jakiegoś żółwia, który jednak 95% swojego życia spędza w wodzie, który nie potrzebuje UV-ki, wystarczy akwarium, odpowiedni żwirek i dieta też jest dużo łatwiejsza, nie potrzebuje suplementacji. Takie żółwie na przykład jak żółwie wonne czy pylomeduzy, to są żółwie, które dużo bardziej nadają się do domowych akwarii, na pojedyncze zwierzaki, pojedyncze pupile, ale są droższe i to już jest duży problem. To jest w ogóle totalna masakra. Kolejnym zwierzakiem w tym rankingu, i to też będzie ogólnie skorupa, są żółwie lądowe, żółwie stepowe. Tutaj powiedzmy, z nimi jest chyba najwięcej problemów, bo ciągle się spotykam z tym chowem podłogowym. Dieta na kapuście, na ogólnie serze żółtym, na piersi z kurczaka.
i żółw biegający po podłodze, który ma później masakryczne problemy. Oczywiście oszczędzę Wam tych drastycznych zdjęć z krzywymi skorupami, z tymi pęknięciami, czy pogryzionymi żółwiami przez inne zwierzęta domowe, no bo to jest masakra. Ale to dalej jest to masakryczny brak świadomości. To jest w ogóle kurde, no naprawdę nad tym warto się zastanowić, czy jeżeli już bierzemy takiego zwierzaka, to trzeba się naprawdę do niego przygotować. Młode żółwie, w zasadzie wszystkie młode żółwie lądowe potrzebują regularnego zraszania. Im woda w misce nie wystarczy. One do odpowiedniego rozwoju potrzebują tego zjawiska porannej rosy. To jest ogólnie... Znowu się za bardzo nakręciłem, więc sorry. Świetne zwierzaki, ale bardzo ważna jest świadomość o ich potrzebach. Trzecim gadem w tym zestawieniu będzie legwan zielony. Słuchajcie, spotkałem się, nawet przysłuchałem się takiej rozmowie, gdzie po prostu sprzedawca, oczywiście wyraziłem swoje oburzenie i byłem niemiło potraktowany, że się nie znam, że w ogóle się czepiam. No, nieważne, miesza z tym, ok, było, minęło. Nie będę mówił, jaki to jest sklep, nieważne, nie będziemy tak robić, to się może już zmieniło, ale byłem świadkiem takiej rozmowy, gdzie sprzedawca potencjalnemu klientowi zachwalał legwana zielonego jako rewelacyjną jaszczurkę, która je rośliny, owoce, warzywa. No spoko, tylko że nie wspomniał o tym, że z tego małego, ślicznego, zielonego bąbelka urośnie ogromny gad, który potrzebuje naprawdę wielkie terrarium, bo z tym jest bardzo duży problem. Często spotykam wśród... rośnie naprawdę bardzo duży gad. Musimy pamiętać, że legwan zielony potrzebuje ogromnego terrarium, potrzebuje bardzo dużo źródeł ciepła, źródeł UVB, odpowiedniej suplementacji. To jest w ogóle masakra. Ludzie myślą, że jak zamkną legwana w terrarium o szerokości metra, to będzie wszystko ok. Ale właśnie nie, bo gdy terrarium, czy pojemnik, w którym jest przetrzymywany taki zwierzak, jest za mały, bardzo często dochodzi do martwicy ogona i do wielu naprawdę niepożądanych rzeczy. Ale dlatego, że są to jaszczurki roślinożerne, jest to tak jakby, nie wiem, super sprawa, bo one jedzą rośliny i nie muszę dawać robaków, nie? Więc to będzie świetny zwierzak. Nie, to nie będzie świetny zwierzak, bo w momencie, kiedy ten zwierzak urośnie, one potrafią być naprawdę mocno agresywne. One potrafią jednym ruchem ogona złamać nogę od stołu. Poważnie, bo to jest masakra. To jest jak metrowy bicz, który leje. I o tym już sprzedawca nie wspomniał. I często nabywcy, nieuświadomieni nabywcy, w momencie, kiedy mają takiego zwierzaka, ten zwierzak rośnie, oni nie są na to przygotowani. Pamiętajcie, że to musi być świadomy zakup. Następny zwierzak, też jaszczurka, która naprawdę dostaje mocno. Następny zwierzak, też jaszczurka, która jest moim zdaniem mega zaniedbywana. Przez to, że jest naprawdę towarzyska, że szuka kontaktu ze swoim opiekunem, jest bardzo często polecana na pierwszego zwierzaka, ale rzadko jest mówione o ich potrzebach. O tym, że te zwierzaki rosną, że jedzą masakrycznej ilości owadów, o odpowiedniej suplementacji, odpowiednim oświetleniu, odpowiednim ogrzewaniu, o zróżnicowanej diecie, bo w diecie agamy brodatej też powinny być, nie wiem, czy wspomniałem w ogóle, że mówię o agamie brodatej, ale widzieliście zdjęcie, że w diecie tej jaszczurki też powinna znajdować się roślinność, poprawia perystaltykę ich jelit, dużo lepiej one funkcjonują. Często widać w ogóle zapasione, nawet na Facebookach różnych, zapasione zwierzaki. No to jest w ogóle masakra. Przez kolejny zwierzak, który przez to, że jest stosunkowo niedrogi, przez małą świadomość, cierpi. Naprawdę cierpi, bo widziałem nieciekawe obrazki krzywic, dny moczanowej. Masakra. To jest naprawdę masakra. I chyba ostatni w tym zestawieniu jaszczur, który też przez brak świadomości mocno cierpi. Nie dożywa sędziwego wieku w domowych hodowlach. I tutaj wszystko, tak jak powiedziałem, jest spowodowane brakiem wiedzy i brakiem świadomości. Jest to waran stepowy.
Jest to zwierzak, który jest owiany złą sławą, ale nie złą sławą przez to, że jest agresywny, ale złą sławą przez to, że jest zbyt upraszczana jego hodowla. W tym momencie macie link w opisie tego filmu. Macie link do zaktualizowanego opisu na terrarium.pl, który jest naprawdę rewelacyjny moim zdaniem. Warto go przeczytać. Słuchajcie, ten zwierzak cierpi przez to, że jest tani, że dostęp do niego jest naprawdę nie jest ciężki, bo w momencie, w odpowiednim okresie w roku tych zwierząt jest wysyp na rynku polskim, rynku zagranicznym, dlatego że te zwierzęta bardzo łatwo się mnożą. Wprawdzie nie opłaca się ich mnożyć tak naprawdę, i to jest w ogóle jakaś masakra, że nie opłaca się ich mnożyć w hodowle. I większość osobników dostępnych na rynku to jest odłów, bo one w naturalnym środowisku się mega łatwo mnożą. I to już jest w ogóle, kurde, no a zagraj, dużo ludzi kupuje, bo to jest naprawdę tani waran. Ten waran osiąga, jest to waran, którego możemy kupić za kilkaset złotych. Tu mówię o 300, 400 czy 500 złotych, to jest w ogóle jakaś masakra, nie? Ale ten waran potrzebuje naprawdę bardzo dużo od swojego właściciela. Przede wszystkim terrarium. To nie jest waran stepowy. Jego środowisko występowania jest bardziej dżunglowe. On lubi się powspinać, lubi się zakopać. Przede wszystkim bardzo ważna sprawa, że waran ten reguluje nawodnienie swojego organizmu przez zakopywanie się w wilgotnych norach. Więc tworząc, nabywając takiego zwierzaka, musimy pamiętać o tym, że on docelowo będzie potrzebował wysokiego zbiornika, ale będzie też potrzebował bardzo grubej warstwy dna, około 60, a może nawet 80 cm podłoża, w którym będzie się mógł zakopać. Ten waran lubi popływać, lubi się pomoczyć, musi mieć dostęp cały czas do świeżej wody i wbrew pozorom nazwa może jego bardzo wprowadzać w błąd, że to znaczy, że waran stepowy, ale już na przykład w takiej sytuacji szczerze lepiej wydać to kilka tysięcy, czy tam 1000 z kawałkiem, i nabyć sobie innego warana, który troszeczkę mniej potrzebuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że dużo ludzi myśli, że skoro jest waran, to nie potrzebuje suplementacji. Można go karmić zwierzętami w postaci ssaków, ptactwa czy kawałków jakiegoś mięsa. To jest duży błąd, bo przez to te warany dożywają w hodowlach 6, może 7 lat, a powinny żyć kilkanaście. To jest waran, który pomimo swoich rozmiarów, jego głównym pokarmem powinny być owady i odpowiednia suplementacja. I to jest w ogóle naprawdę masakra. Warto przeczytać sobie ten link, który macie pod spodem. Słuchajcie, tak na koniec. Dlaczego w tym zestawieniu nie pojawił się wąż? W tym zestawieniu nie pojawił się wąż, ponieważ większość węży ma dużo mniejsze wymagania. One nie potrzebują odpowiednich lamp. One potrzebują odpowiednią temperaturę, wilgotność i dopasowany zbiornik do wielkości. I naprawdę trzeba się postarać, żeby coś poszło nie tak, aczkolwiek to też trzeba wziąć pod uwagę, że to nie jest zwierzak, który nie wymaga nic, ale na pewno jest to zwierzak, którego możemy zostawić bez jakiejś większej opieki, wyjeżdżając na tydzień, na wakacje. Także słuchajcie, no, dlatego w tym zestawieniu nie pojawił się wąż, bo moim zdaniem przez to, że jeszcze te zwierzaki są owiane jakimiś dogmatami, no jeszcze takie rzeczy się zdarzają, że większość osób boi się tych zwierząt, one aż tak nie cierpią. Tutaj właśnie żółwie i jaszczurki, które są stosunkowo niedrogie, dostają naprawdę mocno i to właśnie te zwierzaki najczęściej trafiają do wszelakiego rodzaju egzotarii, czy tam schronisk dla zwierząt egzotycznych, i to z masakrycznymi wadami, spowodowanymi tylko i wyłącznie brakiem świadomości i brakiem odpowiednich warunków. Tyle ode mnie. Odcinek może nie za długi, może też bez jakichś wrzut z wężami, bez karmienia, bez tego, ale bardzo ważny dla mnie odcinek. Jest to odcinek, który, kurde, naprawdę pomysł powstał dosłownie godzinę temu, bo tak jak mówię, nakłoniła mnie do tego rozmowa z moim znajomym. Tyle ode mnie. Mamy świąteczny tydzień, wprawdzie ostatnio na filmie mówiłem, że będzie live w niedzielę, ale zapomniałem totalnie o tym, że to będzie świąteczna niedziela i to będzie czas dla rodziny, także przełożymy sobie tego live'a jeszcze tydzień później na niedzielę, a
w niedzielę zobaczymy się też w jakimś krótkim, luźnym odcinku, żebyście dużo czasu nie poświęcali na siedzenie przed telefonem i komputerami, ale żebyście ten czas spędzili z rodziną. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Widzimy się w niedzielę. Wiadomo. I pamiętajcie, świadomy zakup.